Rozpoczynające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji sprawią, że i w mediach, i w rozmowach codziennych pojawiać się będzie słownictwo piłkarskie. Będziemy rozmawiać o mundialu, o biało-czerwonych, dyskutować pozycję spaloną, o słusznym lub niesłusznym rzucie karnym. Ale język piłki nożnej, słownictwo piłkarskie pojawia się w naszym języku codziennym nie tylko przy okazji tak ważnych wydarzeń jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W dyskusjach publicznych, w języku polityków pojawiają się często zwroty, wyrażenia, które zaczerpnięte zostały właśnie z języka piłki nożnej. Politycy przyznają sobie nawzajem żółte i czerwone kartki, politycy grają na czas, aby uzyskać korzystną dla siebie decyzję. Wreszcie politycy strzelają bramki samobójcze, czyli podejmują decyzje niekorzystne dla ich partii lub dla nich samych, czy wreszcie często politycy grają do jednej bramki, czyli jednoczą się dla wspólnego celu, pomimo różnic w zdaniach czy w poglądach. Dziś pokazaliśmy im żółtą kartkę, tylko po to, aby na jesień pokazać czerwoną. Dziękuję. Ale język piłki nożnej to nie tylko język czy wyrażenia, które funkcjonują w języku publicznym, w dyskusjach, ale także same sprawozdania piłkarskie, z którymi będziemy mieć do czynienia przez najbliższych kilka tygodni. I wsłuchując się w sprawozdania piłkarskie, możemy zauważyć, jak postrzegana jest piłka nożna, jaki jawi się obraz językowy meczu piłkarskiego. Dominuje niezmiennie od lat metaforyka wojny, metaforyka walki, gdzie mecz piłkarski postrzegany jest jako bój. Gdy zawodnikom brakuje amunicji, gdy ostrzeliwana jest bramka przeciwnika, bramka, która często nazywana jest twierdzą, gdy jedna drużyna atakuje, druga się broni. Oprócz metaforyki wojny pojawia się również metaforyka teatralna, a więc mecz piłkarski jako przedstawienie teatralne, gdy kibice są widownią, gdy mecz jest spektaklem, czy też koncertu, gdy mowa jest o trenerze jako dyrygencie, a piłkarze dają koncert gry. Kolejną metaforą często odnoszoną do meczu piłkarskiego jest postrzeganie meczu jako wydarzenia religijnego, gdy kibice są wiernymi, uwielbiającymi piłkarzy, którzy stają się idolami. Język sprawozdawców przepełniony jest metaforami, ale występują w nim również tak zwane prawdy futbolowe, czyli powtarzane przy różnych okazjach stwierdzenia, takie, że mecz trwa 90 minut, że dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. A spontaniczność sprawozdawcy oraz spontaniczność wypowiedzi piłkarzy, trenerów po meczu przepełnione są również lapsusami i wpadkami komentatorów, które potem żyją swoim życiem. 93. minuta gry, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ ten mecz! Wybijają Polacy piłkę! Czas Mistrzostw Świata to czas ważny dla każdego kibica. Kibica, i tu jeszcze jedna refleksja językowa, bardziej językoznawcza. Słowo kibic w języku polskim jest germanizmem, pochodzi od niemieckiego kibic, oznaczającego czajkę, a więc ptaka, obserwatora, który przygląda się temu, co się dzieje. Język piłki nożnej stanowi ciekawy przedmiot badań naukowych, którymi zajmuje się m.in. Grupa Badawcza Języka Sportu, która powstała w 2015 roku na Wydziale Neofilologii naszego Uniwersytetu. Zachęcam Państwa do oglądania Mistrzostw Świata i spojrzenia na sprawozdania także z perspektywy językowej, wsłuchując się w ciekawe lapsusy, ciekawe metafory, ciekawe skojarzenia i przykłady.